Witaj bardzo serdecznie. Wiem, że mnie słychać, wiem, że mnie widać. Zaczynamy nagranie. Witaj bardzo serdecznie na webinarze Jak emocje matki wpływają na dziecko. No i zaczynamy. To czemu nie idzie? Ja wszystko poustawiałam. Proszę. Czego się dowiesz na dzisiejszym webinarze? Poznasz działanie mózgu i specyfikę działania mózgu dziecka. Dowiesz się, co to są emocje, jak wpływają, w ogóle dlaczego właśnie matka i jej emocje mają wpływ na dziecko. No i też wytłumaczę, dlaczego matka i tak dalej. No i przede wszystkim to, co bardzo dużo osób interesuje i to, w czym jakby jestem specjalistą, to jest jak choroby dziecka mówią o emocjach matki. Matki i ojca, tutaj całej jej dynamiki rodziny, ale tutaj właśnie odnośnie będziemy patrzeć się na to odnośnie matki przez pryzmat matki. Dobra, dla kogo ten był webinar? Dla tych osób, które chcą pogłębić swoją relację z dzieckiem, chcą poznać siebie, chcą mieć taką jasność i sprawczość w swoim macierzyństwie, w swoim życiu, ponieważ bardzo często jest tak, że widzimy chorobę dziecka, czy cokolwiek, co się dzieje z dzieckiem. Na przykład, bo ja mam takie dziecko, które ciągle choruje, które jest nieznośne, które coś tam. Różne takie rzeczy mówimy. Zobacz, o czym ty mówisz. I wtedy też bardzo często stajemy przed czymś takim, że mówimy, takie mam dziecko, i co ja teraz mam zrobić? Bardzo dużo w ogóle, dlaczego ja zaczęłam pracować nad emocjami matki, wpływem na dziecko, ponieważ pracując w poradni psychopedagogicznej, byłam tam bardzo krótko, ale jednak bardzo dużo i do tej pory bardzo dużo osób zgłasza się do mnie prosząc o diagnozę. Ja uważam, że diagnoza jest z jednej strony bardzo fajna, super, tylko dlaczego robimy diagnozę? Bardzo często diagnozę stawiamy, żeby mieć papiery, usprawiedliwienie. Moje dziecko jest autystyczne. Moje dziecko ma zaburzenia, proszę, ma zaburzenia, proszę teraz ode mnie nic nie chcieć. I uważam, że takie podejście jest dobre, jeżeli komuś to odpowiada, ale wiem, że większość mam po prostu doznaje frustracji. Mówi, i co ja mogę zrobić? Dlaczego moje dziecko jest takie? Tak, można zrobić wiele rzeczy, można na to spojrzeć. Fajnie. I właśnie pokażę Wam mój punkt widzenia. I właśnie stanie się sprawczą. Jak być sprawczą w tym całym nieszczęściu, jakie mam z tym moim dzieckiem? Dobra, kto ja jestem? Ja jestem pedagogiem i jestem socjoterapeutą Gestalt. W 2009 zaczęłam moją przygodę z psychosomatyką. Zaczęłam się interesować psychosomatyką i w 2015 zaczęłam studia u doktora Salomona Selama. Dyplom uzyskałam w 2020. W 2014 zaczęłam pracę z integracjami emocjonalnymi i po prostu w psychosomatyce mamy coś takiego, że za każdym naszym właśnie symptomem, jak ten symptom sobie widzisz, za każdym symptomem jest ukryta jakaś emocja. Jest to emocja bardziej lub mniej zablokowana, ukryta i bardziej lub mniej świadoma. Tą emocję trzeba do tej emocji dojść i tą emocję rozpracować. I takim bardzo fajnym narzędziem jest właśnie integracja emocjonalna. Uwielbiam tą metodę. W tym momencie zaczynam też metodę tak zwaną
To się nazywa metoda pamięci komórkowej. I też bardzo, bardzo fajna metoda właśnie pracy z emocjami, pracy z emocją i pozbycia się tej emocji blokującej, tej emocji, która no, blokuje nas, nie pozwala nam iść dalej. Coś tam się z nami dzieje. I to właśnie, właśnie robię. Dobrze, to lecimy dalej. A dlaczego nie ma? O, były obrazki, nie ma obrazków. Coś mi tutaj niezbyt to idzie, widzę. A no właśnie, przecież mojego zdjęcia nie ma. No dobra, słuchajcie, dzisiaj będzie bez obrazków. Trudno. Nie będę tam teraz ustawiać, dlaczego to nie idzie. Dobra. Dobra, więc zaczynamy. Zaczynamy od tego, od mózgu. Nasz mózg możemy podzielić na trzy części. To jest teoria według Daniela Siegela. I on mówi, że mamy trzy części mózgu, takie najważniejsze, takie po prostu najprostsze. Chodzi o to, że mamy mózg gadzi, to jest pień mózgowy, mózg saczy, czyli móżdżek i mózg ludzki, mózg myślący, czyli korenowo. I pierwszą rzeczą, pierwszym jakby mózgiem, który reaguje w jakiejś sytuacji, obojętnie w jakiej. To może być, no obojętnie jaka sytuacja, jak siedzisz w pokoju, słyszysz auta, siedzisz w pokoju, ktoś wchodzi, spotykasz się z kimś, wychodzisz przed dom, cokolwiek robisz, pierwszy mózg, który działa, który odbiera wszystkie bodźce, który się patrzy, patrzy, ale nie przez oczy, dobra? Który bierze informacje ze wszystkich zmysłów, to jest mózg gadzi. I to jest mózg, który jest odpowiedzialny za atak lub ucieczkę. I on ma za swoje zadanie zobaczyć, czy jestem bezpieczny. Czy jestem bezpieczna w tym momencie, jak siedzę na kanapie? Czy jestem bezpieczna, jak otwieram drzwi? Czy jestem bezpieczna, jak idę przez ulicę? I on odbiera informacje z naszego ciała. Jeżeli w moim ciele, to będzie też tam później, będzie jakieś napięcie, to znaczy, że jestem w niebezpieczeństwie i nasz mózg będzie się patrzeć na bezpieczeństwo. Co ten mózg, i ten mózg jest połączony z mózgiem saczym, który jest odpowiedzialny za odbiór jakby naszych, na odbiór emocji, naszego języka niewerbalnego. Jest odpowiedzialny za grupę, za przynależność do grupy. Jest odpowiedzialny przede wszystkim za ten właśnie język niewerbalny. Co się dzieje? W momencie, kiedy nasz mózg gadzi jest połączony z mózgiem saczym, i teraz, jeżeli mózg gadzi, odbierając też informacje z mózgu ssaczego, zauważa, że jestem w niebezpieczeństwie, to zamyka, czyli otwiera, nie pozwala dochodzić krwi, nie dopuszcza do głosu mózgu ludzkiego. Dzięki czemu ja nie mogę myśleć. Ja tylko się poddaję temu wszystkiemu, co jest tutaj. Czyli żyjąc w stresie, żyję w ataku i ucieczce. Czyli cały czas albo się boję, albo jestem nastawiona na to, że ktoś mnie zaatakuje i ja muszę się bronić, albo muszę uciekać. Mózg ludzki jest wtedy podłączony, kiedy tutaj, w tych niższych mózgach, jest spokój. Kiedy mój mózg gadzi, mówi, dobra, wszystko jest okej.
I wtedy ja mogę zacząć myśleć. I wtedy mam dostęp do mojej kreatywności, mam dostęp do w ogóle mózgu, do języka werbalnego. Ja tutaj odsyłam troszeczkę do mojego YouTube'a, tam mam nagranie o mózgu i bardzo zachęcam, bo tam mam tak bardziej rozbudowane to. I teraz tak, czym się różni w ogóle mózg dziecka od mózgu człowieka dorosłego? Tym, że mózg ludzki, czyli ten, on dopiero się kształtuje. Jeżeli to jest mózg odpowiedzialny za język werbalny, a on jest niewykształtowany, to po prostu dziecko nie rozumie słów. Ma ograniczony dostęp do tego mózgu, do zrozumienia. I dlatego na przykład my bardzo często zaczynamy dziecko opowiadać i zaczynamy wygłaszać kazania. I ja tutaj najczęściej bardzo Cię zapraszam do tego, żebyś przypomniała sobie kazanie. Byłaś w kościele, na pewno. Przypomnij sobie kazanie. Może ostatnie, a może po prostu sobie wybierz jakieś tam nudne kazanie, jeżeli masz szczęście i miałaś fajnych księży. Zobacz, co się dzieje. Kiedy ten ksiądz zaczyna, na przykład Lizek Episkopatu Polski do... W tym momencie mózg nasz się wyłącza, ma dosyć tego. I tak samo reaguje mózg dziecka, kiedy my zaczynamy. I to jest tylko tak w stanie takiego, wiecie, spokoju. Natomiast kiedy mózg dziecka, mózg gadzi, widzi, że jest w niebezpieczeństwie, bo na przykład ja jestem poddenerwowana i na przykład krzyczę, albo uniosłam głos, albo coś, mózg dziecka jest w niebezpieczeństwie, czyli automatycznie mózg myślący, mózg odpowiedzialny za język werbalny po prostu nie działa. Czy tutaj jest jasność? Słuchajcie, ja mam tutaj telefon i ja sobie zaglądam, więc jakby coś, to piszcie. Dobra. Komentarze. Myślę, że tutaj jest jasność. Dobra. Kurczę, nie ma zdjęć. Nie wiem dlaczego mi to nie poszło. Dobra. Neurony lustrzane. I jedną z taką specyficzną rzeczy mózgu ssaczego są neurony lustrzane. Są to neurony, dzięki którym ja wiem, jak ty się czujesz. I jeżeli ja wiem, jak ty się czujesz, to ja mogę dokładnie zareagować na twoje uczucia. Dzięki temu tworzy się więź w grupie, ale dzięki temu, tutaj było takie ładne zdjęcie tych gazel na sawanie. Chodzi o to, że widzieliśmy bardzo, widziałaś może sarny, może właśnie gazele w jakimś filmie dokumentalnym i te gazele się ładnie sobie się pasą. Ale w momencie, kiedy jedna jakby tak zatrzyma się i zacznie węszyć, wszystkie zaczynają węszyć. Dlaczego? Dlatego, że jak jedna wyczai, że słuchajcie, jest jakieś niebezpieczeństwo, chyba czuje lwa, to reszta zaczyna sprawdzać, ale też się poddaje temu. I dzięki temu mamy zabezpieczoną grupę. Już wiemy, co się dzieje w tej grupie. Wiemy, że jest niebezpieczeństwo, bo jest jeden osobnik, który jest bardziej wrażliwy i on mi mówi, słuchajcie, zbliża się niebezpieczeństwo. I do tego właśnie służą neurony lustrzane. Pozwalają nam współpracować i pozwalają nam nawiązać głębszą więź w grupie, ponieważ my jesteśmy stworzeniami socjalnymi, musimy mieć społeczność, musimy mieć kogoś obok. I nasza grupa nas chroni, nas otacza, daje nam bezpieczeństwo. Dlatego na przykład my mamy coś takiego jak wstyd. Wstyd to jest emocja, która nam pozwala być w grupie.
Dobra. Nie ma pięknie, jakie fajne zdjęcia miałam tutaj. Dobra. Jak ktoś był na moim poprzedniejszym w tym webinarze, to tam są podobne. Dobra, inkorporacja emocjonalna. Nasze właśnie mózgi na podstawie też tych neuronów lustrzanych przejawiamy coś takiego jak przejmowanie emocji. Czyli jeżeli ja jesteśmy w jakimś związku, ja jestem mniej więcej zależna od ciebie, ty jesteś zależna ode mnie. Jakiekolwiek zachwianie, na przykład u ciebie emocjonalne, w ogóle zachwianie zdrowotne, czy tam w ogóle jakieś zachwianie u ciebie spowoduje, że na przykład ty mi nie będziesz mogła dawać jedzenia, ty mi nie będziesz mogła zadbać o mnie. Więc jeżeli nie zadbasz o mnie, to jestem zagrożeniem. I dlatego stworzyliśmy coś takiego jak inkorporację emocjonalną. Ja przejmuję emocje twoje, żeby ci pomóc. Bo jeżeli ty umrzesz, to ja też umrę. Z tym, że my jako dorośli, tak, przejmujemy emocje. Przejmujemy na przykład emocje naszego partnera, naszej partnerki. Przejmujemy emocje naszych rodziców. Możemy przejąć chorobę. Czy rozwinąć jakąś tam podobną. Natomiast dzieci, i że tak powiem psy, chodzi o zwierzęta domowe, one przejmują totalnie emocje naszych, swoich opiekunów. Dlaczego? Dlatego, że jak opiekun zemrze, umrze, zginie, to dziecko jest bezsilne, bezbronne. Nikt. To znaczy, słuchajcie, musisz pamiętać, że jesteśmy cały czas jesteśmy w erze kamienia łupanego, jesteśmy w jaskini i dla naszego mózgu jest tamten czas. Tutaj nie ma tego, że są babcia, dziadek, wprawdzie daleko, ale oni, ale możemy, dziecko może do nich dojść. Nie, nie mówimy o czymś takim. Nasz mózg jest cały czas w erze kamienia łupanego, jest cały czas w jaskini i on się patrzy na czas jaskiniowy. Więc jeżeli ja w jaskini umrę, moje dziecko jest bez opieki, po prostu zaraz zginie. W związku z czym dziecko przejmuje emocje rodziców, przejmuje to, co się dzieje w rodzinie, problem rodziny i go wyraża, na przykład w jakimś zachowaniu, wyraża w chorobie. I ten mechanizm jest to podstawa, dlaczego właśnie dzieci wyrażają emocje mamy. Dlaczego jakaś sytuacja rodzinna sprawia, że dziecko jest chore. Dlaczego jakaś sytuacja moja osobista sprawia, że dziecko jest właśnie jakieś chore, jakoś się dziwnie zachowuje, ma jakieś problemy. Tutaj, dobra, zaraz będzie, bo tutaj w ogóle dziecko się rodzi. Dobra, tutaj mi nie działa, nie mam pojęcia, co się dzieje dzisiaj. Dobra. Więc na razie zostaniemy przy tym, ponieważ tak, dziecko tak naprawdę, zaraz, ja tu... Dobra, dziecko się rodzi z pewnymi emocjami. Dobra, nie, słuchajcie, to ja potem będę, to jednak. Dobra, kurczę, że nie mam zdjęć. Nie chcę teraz cofać, bo to jest nagrywane. Ale brakuje mi tych slajdów. Dobra. Więc inkorporacja emocjonalna to jest to, na czym się bazuje dziecko. Na czym dziecko buduje swoją osobowość i swoje życie. I teraz tak. Jeżeli chcesz, możesz sobie zaobserwować. Możesz zaobserwować na swoim dziecku, ale zobacz też na przykład na sobie. Ja pamiętam, jak kiedyś moja klientka przyszła i mi powiedziała, że jak była w ciąży
z dzieckiem, z synem. Syn miał astmę. Ona, jak będąc w ciąży z synem, miała jakieś dwa ataki astmy, ale jako dziecko miała astmę. I ja jej powiedziałam, co to jest astma. No, astma to są różnego rodzaju walki, spięcia w rodzinie. To są awantury i tak dalej. I wyszło na to. Ona powiedziała, tak, rzeczywiście. Po pierwsze, jej rodzice walczyli i od momentu, kiedy się rozwiedli, nagle jakby atmosfera się poprawiła i ona przestała mieć astmę. Potem miała astmę w ciąży, ponieważ miała tam taki bardzo mocną walkę z partnerem. Dziecko się urodziło z astmą, ponieważ ona ciągle walczyła z tym partnerem i dziecko przestało mieć astmę, kiedy ona się rozwiodła. I tak to działa. A tak w sobie to też właśnie możecie zauważyć. Na przykład jak ja ciągnę różne tam historie rodzinne i tak dalej. Dobra, zaraz tutaj to też dojdzie, bo to już chyba przechodzę. Za daleko. Słuchajcie, jedną z najważniejszych rzeczy, no i tutaj właśnie mi brakuje slajdu. Słuchajcie, może ja rzeczywiście zrobię coś takiego, że ja przestanę się dzielić. No, dobra, zaraz zobaczymy. Ojej, nie idzie. Dobra, to słuchajcie, to ja zrobię w ten sposób, że... A, bo wy teraz... Dobra, ja tak, o, w ten sposób będę się dzielić. Oj, widzicie. Dobra, to ja przejdę tutaj. Tu jest o mózgu, tu są właśnie... A czemu cię nie można? Ohoj. No czemu? No to dobra. Słuchajcie, czy tutaj widać? Nie widać tego. Oj Boże. Dobra. Chodzi o to, że dla mnie takim wielkim odkryciem, jednym z większych, no nie dość, że właśnie jest ta inkorporacja emocjonalna, są wszystkie badania Masaru Emoto. I tutaj zapraszam, musicie zobaczyć sobie jego zdjęcia z jego eksperymentów. To w internecie można spokojnie sobie znaleźć, na YouTubie są filmy. Masaru Emoto jest Japończykiem i on na uniwersytecie, on się zajmował wodą. On miał najpierw zrobić badania wody przy jakichś tam źródłach, koło jakichś źródeł Tokio. I on to zaczął robić. I tam ta woda była taka brzydka, te kryształki wody były takie niezbyt, te cząsteczki takie, dobra. I wtedy on wpadł na pomysł, żeby w ogóle zacząć badać wodę. Czym się różni woda właśnie, która nawet wygląda na fajną wodę, czystą wodę, a wodę źródlaną. I zauważył wielkie różnice. No i właśnie tutaj miałam slajdy. Nie mam pojęcia, dlaczego mi tych slajdów w ogóle, no nie widać tych slajdów. Mi nie pozwala. Wczoraj robiłam próbę i można było to zobaczyć. Teraz nie, nie mam pojęcia. I teraz tak. I on robił właśnie doświadczenia. Na przykład brał wodę taką ścieków, taką brzydką. Ona naprawdę miała taką strukturę bardzo, bardzo brzydką. I tą wodę zanosił na przykład do klasztoru buddyjskiego. I w klasztorze buddyjskim na przykład mnisi przez 15 minut modlili się nad tą wodą. I struktura wody się w ogóle zmieniała. Cząsteczka wody już była zupełnie inna, była piękna. Tak samo na przykład brał taką piękną cząsteczkę wody, na przykład zwykłą wodę, na przykład źródlaną, czy właśnie poddaną jakiejś medytacji, czy jakiemuś błogosławieństwu. I tą cząsteczkę, tą wodę na przykład stawiał w rodzinie, gdzie była awantura, gdzie były krzyki. I ta woda zaczęła w ogóle zmieniać
swoją strukturę znowu na brzydko, na wstrętną. No i właśnie tutaj, no brakuje mi tych zdjęć, przepraszam bardzo, nie mam pojęcia, co się dzieje, dobra. Postaram się załączyć na przykład w mailu zdjęcie tych cząsteczek wody. I piękne, no i właśnie to pokazuje, jak nasze myśli, nasze słowa wpływają na strukturę wody. A biorąc pod uwagę to, że my jesteśmy między 70 a 80% wodą, no to zobacz, co się dzieje. I teraz zobacz, że twoje dziecko jest w twoim łonie, pływa w tym płynie i co się dzieje? Jeżeli ty się złościsz, to to dziecko przechodzi emocjami złości. Jeżeli ty jesteś smutna, ono przechodzi emocjami smutku. I to jest jego kod, to jest coś, co jest zapisane w jego komórkach. To można wszystko odwrócić, można to ładnie przepracować, ale pamiętajcie, że to jest już informacja, z jaką przychodzi dziecko na świat. Tam zaraz będzie o tym, ale chodzi o to, że zawsze się mówiło, że dziecko przychodzi na świat, to jest tabula rasa, nie? Biała tabliczka, na której teraz można zacząć pisać. Nie, dziecko przychodzi na świat już z konkretnymi informacjami, nie dość, że genetycznymi, o swoim wyglądzie i tak dalej, ale przychodzi z informacją właśnie, jak ono będzie reagować na świat, ponieważ już przez 9 miesięcy ono się uczyło, że na przykład na tatę się reaguje smutkiem, czy na tatę się reaguje z jakimś wycofaniem. I dlatego na przykład bardzo często kobiety kosztuje to, żeby jakby się otworzyć na mężczyzn, czy żeby nie wycofywać się przy mężczyznach. Dlaczego? Dlatego, że na przykład mama już w ciąży czuła takie, że muszę zostawić męża w spokoju, bo trzeba go zostawić w spokoju, bo chcę spokoju, bo coś tam. Nie? I takie wycofanie. Więc ja muszę się też wycofywać. I to jest już informacja, którą mamy zapisaną w komórkach. I mamy mnóstwo informacji, tylko trzeba je sobie ładnie podczytywać. A czym się zapisuje te informacje? Zapisuje się emocjami. Co to jest emocja? Emocja to jest energia w ruchu. Jest to energia, którą możemy wykorzystać jak chcemy, według naszych potrzeb. I jest to energia, no właśnie, którą jeżeli ją znamy i wiemy, co ta energia niesie, możemy albo ją wypuścić, albo się poddać. Są emocje, które są bardzo zamykające, takie jak wstyd, poczucie winy, złość, wstręt. Są emocjami zamykającymi, ale są też emocje, które nas otwierają, jak wdzięczność, jak miłość, wdzięczność. Na przykład wybaczenie to jest też bardzo otwierająca emocja. Dobra. Czy macie jakieś pytania? Dobra. Skąd się biorą emocje? Emocja to jest takie połączenie między myślą a ciałem. Kiedyś ktoś się mnie zapytał, co jest pierwsze? Myśl czy emocja? I ja myślę, że to w pewnym sensie jest to myśl, ale jest to bardziej taka reakcja. Jest to reakcja taka głęboka naszego organizmu, taka wewnętrzna, taka z trzewi wypływająca na to, co się dzieje na zewnątrz. Jeżeli ja wiem, że staję twarzą w twarz z jakąś sytuacją. I jeżeli w tej sytuacji odezwie się we mnie taka reakcja, i to właśnie może być, to jest czasem tylko taka reakcja, błysk, a czasem to jest błysk takiej myśli, że na przykład ja się nie nadaję, że ja jestem beznadziejna, że ja coś tam,
to i moja reakcja na to wszystko będzie reakcją na przykład albo walki, że ja ci teraz muszę udowodnić, że nie, że jednak, albo będzie taką reakcją wycofania, ucieczki, czyli no tak, jestem taka beznadziejna. Więc nasz mózg gadzi, on bazuje na tej informacji, z trzewi, na tej reakcji i to jest dla niego ważna informacja. A to, co potem nasz mózg mówi, że ależ nie, bo kobiety, bo teraz jest równouprawnienie, albo coś tam, bo ja mam studia ukończone, bo coś, nieważne. To już nieważne. Dobra. A co w sytuacji, gdy jeden bliźniak w brzuchu umiera, odchodzi, przejedzie emocje? O bliźniakach to jest już w ogóle inna historia. Zaczekaj, dobra? Zaczekaj, będzie. To znaczy nie wzięłam pod uwagę bliźniaków, ale będzie. Dobra, nawet tutaj może być. Ok. W momencie, kiedy ja rozwijam się, jest tu obok mnie inny ktoś, on jest w wielkiej bliskości ze mną. Jestem cały czas z nim i to jest moje życie. Ja się nauczyłam, ja zaczęłam moje życie z tym, że jest tutaj bicie serca, że jest tutaj ktoś obok mnie. I w momencie, kiedy on umiera, i to tutaj już nieważne, czy to jest po 2 tygodniach, po 4, czy po 8, to jest całe moje życie. Całe moje życie ja miałam głos serca, bicia serca. Całe życie ktoś był przy mnie i teraz nie ma tego kogoś. I co się dzieje z takimi dziećmi, to jest to, w ogóle ja chyba zrobię kiedyś webinar o utraconych bliźniakach czy pozrzuconych bliźniakach. Chodzi o to, że ja teraz przez całe życie będę albo szukać. Znaczy, generalnie właśnie to jest taka mieszanka. Są ludzie, którzy idą tak w uparte, tak, że szukają tego drugiego bliźniaka. I to są, to się przejawia w tym, że na przykład mam przyjaciółkę, w której jestem po prostu wszystko dla niej przez jakiś czas. Ale potem się okazuje, że ona beznadziejna. I taki system mam potem już przez całe życie. Idzie partner za partnerem. Pracowałam z panią, która potrafiła chyba najdłużej, to ona była 2 tygodnie w związku. Jej związki były bardzo, bardzo namiętne. To po prostu się zaczynało tak. I ona mówi, że ona szła ulicą. Na przykład, wiecie, główną ulicą, nie wiem, wyobraźcie sobie główną ulicę w waszym mieście i idziesz tą ulicą i ona mówi, ona wchodziła na tą ulicę i ona wiedziała, ona od razu wiedziała, że tam jest on. I oni wchodzili na siebie i to się kończyło zawsze namiętnie. I po prostu w pewnym momencie ona mówiła, ona musiała zostawić tego człowieka, bo to nie było to. Ona tak szukała ideału, szukała swojego bliźniaka i teraz trzeba tutaj to przepracować, to szukanie. Na przykład ostatnio pracowałam z panią, która miała uczulenie na fistaszki, na orzeszki arachidowe. Znaczy ona miała to uczulenie, myśmy w ogóle pracowały inne rzeczy i ja nie chciałam się tymi orzeszkami zajmować, taka alergia, a ona miała tam. Miała mnóstwo innych spraw, chce się z taką alergią zajmować. Ale jej powiedziałam, ja mówię, słuchaj, alergia na orzeszki to jest utracony bliźniak. I ona powiedziała, nie, nie podejrzewam. No dobra, wiesz, zostawiam, jeżeli to jest ważna sprawa,
No to my to przepracujemy, nie? Jeżeli alergia na orzeszki ziemne jest tak poważną alergią, tak przeszkadzającą ci żyć, rzeczywiście, nie? Ale jeżeli ty, nie wiem, w barze tylko jesz orzeszki ziemne, no to może rzeczywiście to nie przeszkadza, bo chodzisz to paru razy na miesiąc i sobie możesz wziąć paczkę chipsów, nie? Czy jakichś tam innych orzeszków. Więc to zostało tak ten, ale w końcu pracowałyśmy jedną rzecz i wyszedł bliźniak, który chyba tam właśnie chyba był 2 tygodnie, coś takiego, bardzo szybciutko. I no i było to duże uwolnienie. Między innymi z nią pracowałyśmy w fibromialgii. Tutaj chcę tak zaznaczyć. Więc to było no fajne odkrycie. Nadwaga. Bardzo często nadwaga jest powodem tego, że miałam utraconego bliźniaka. Czy ci odpowiedziałam na pytanie? Dobra. Dobra. Aha, a w ogóle z bliźniaków każdy przejmuje swoje emocje. Każdy inaczej to odczytuje. Słuchajcie, to jest tak, że nie wiem, czy miałyście taką sytuację, że byłyście, nie wiem, z mężem, z dzieckiem, gdziekolwiek. Byłyście gdzieś i coś się tam stało. Na przykład wyobraź sobie, że przyszłaś, poszłaś z dzieckiem do sklepu, kupiłaś coś, poszłaś. A dziecko przychodzi do domu i mówi na przykład, jaka ta pani była w sklepie miła, bo się, nie wiem, uśmiechnęła, bo coś tam, nie? A ty mówisz, jaka miła, jak ta jędza wzięła i mi rzuciła pieniądze. Więc mamy bardzo często jedno zdarzenie, a wiele interpretacji, to znaczy każdy inaczej interpretuje. I to samo jest z dziećmi. Jeżeli jest dwoje dzieci i no bliźniaki czy tam trojaczki i mama ma jedną emocję, na przykład w smutku, dzieci mogą zareagować no, wiele sposobów. Jedno może popaść w smutek, ale drugie może na przykład zostać tak zwanym pajacem. I tutaj też będzie troszkę później dalej, ponieważ chce rozweselić mamę, a to drugie chce, żeby być taki sam jak mama, to ja będę też w smutku. Więc każdy ma inne podejście do tego, więc mamy jedną emocję, jedno zdarzenie, ale ja mogę to zupełnie inaczej odczytać niż ty. Czy tutaj jest jasność? Czy ja się tak że wyjaśniłam, czy zagmatwałam bardziej. Wydaje mi się, że chyba nie. Dobra, to pisz, dobra? Dobra, a my się rodzimy w ogóle z takimi emocjami jak wstręt, strach, radość, smutek, zaskoczenie, wściekłość. To są badania Paula Ekmana, które on robił w latach 60. Na oddziale noworodków i on badał właśnie noworodki. Z jakimi emocjami one się rodzą? I ponieważ bardzo często mówiono, że właśnie wstrętu nie wolno okazywać, nie możesz okazywać dzieckowi, że masz wstręt do niego. Czy do szczęki babci, która tam leży pod zlewem w szklaneczce, nie? Czy w zlewie w szklaneczce, czy na stole. Że nie możemy czuć strachu, że nie możemy czuć wściekłości. No, ale dlaczego ty się denerwujesz? Ale jak to, nie? Przecież nie wolno. A to są po prostu nasze prawdziwe emocje, z którymi się rodzimy. I te emocje, one nie są po to, żeby nam przeszkadzać w naszym życiu. One nam mają pomóc. I pamiętamy, jesteśmy w jaskini. Jeżeli ja nie będę miała wstrętu przed zjedzeniem czegoś, to ja to zjem i mogę się otruć. Jeżeli ja nie będę miała strachu przed wyjściem z jaskini, takim, wiecie, to na mnie skoczy
tygrys i mnie zje. Jeżeli ja nie będę miała wściekłości, że tygrys mi zjadł dziecko, to ja go nie zabiję. Albo że jak ja nie będę miała wściekłości, widząc, że kto tu się ten tygrys zbliża, to ja ten. Smutek. Smutek to jest po prostu naturalne wyrażenie. Wyrażenie smutku. Smutek musi być wyrażony. Przeżywamy smutek. I po prostu jest. To samo zaskoczenie, radość, to już są takie bardziej fajnie, nie? Akceptowalne emocje. Ale po prostu emocje nam służą do tego, dają nam jakąś informację. I nie jest teraz tak, że to muszę chować te emocje. Bardzo często chowamy, prawda? A tu nie o to chodzi. Chodzi o przeżycie tych emocji. Dobra, więc mózg odczytuje informacje z ciała, jeżeli jest napięcie. Po pierwsze, ta emocja, ta reakcja pierwsza, jaka taka odczewi i potem właśnie powoduje napięcie na przykład, że ty doszłaś do tego, że jestem beznadziejna i ja teraz się cała napinam, jestem w zagrożeniu, bo możesz mnie odtrącić, bo możesz stwierdzić, że i odtrącisz mnie, wyjdę z grupy, pożrą mnie i po prostu jestem nieżywa. I obecnie żyjemy w większości czasu w stresie, w napięciu. Tak jakby cały czas było zagrożenie. I w tym momencie jesteśmy, mamy zagrożenie. Wszędzie nam mówią o zagrożeniach, jakie mamy. Zobaczcie, jak w 2000, czy tam 2001, jak padły te World Trade Center w Nowym Jorku, nie? Jak wybuchły bomby. Od tej pory my musimy się bronić. Musimy się bronić przed atakiem terrorystycznym. Musimy się bronić przed tym. Musimy się ochronić. Musimy przed czymś, przed tamtym. Teraz mamy wirusa. Musimy się chronić przed, nie wiem, nie? Wszyscy nas chronią. Foteliki dla dzieci, żeby ochronić te dzieci w aucie od nieszczęść. Radary na drogach nas chronią od tego, żebyśmy nie mieli wypadków. Dobra, nie? Więc wszyscy nam tylko mówią, że jesteśmy w zagrożeniu, że jest zagrożenie i że my musimy się chronić. Jeżeli ja cały czas tylko słyszę, że tu jest zagrożenie, tam jest zagrożenie, że tam to jest zagrożeniem, to zaczynam żyć w stresie, żyć w napięciu. No i właśnie i tym stresorem, tym tygrysem, to mogą być właśnie wszystkie te informacje, nie? To może być też szef, to może być dziecko, rodzic, partner, teraz mam wirusa, właśnie przekraczanie szybkości i tak dalej. Więc te wszystkie strachy powodują, że jest we mnie napięcie. Jeżeli ja tego napięcia nie rozładuję, mój mózg gadzi, po prostu przejmuje całą kontrolę nad moim życiem. I na przykład wiele osób mówi, no ale ja nie potrafię czegoś wymyśleć. No ale na przykład, no ja często tak mam, że na przykład jak ktoś mi coś mówi, i mówi, no bo ja muszę zrobić, tak, ale dlaczego? Nie możesz zrobić tak i wtedy ta osoba tak zostaje, no jak to ja? Że na przykład nie widziała tej opcji. Nie widzimy, bo jesteśmy zawężeni, bo jesteśmy w stresie. Bo właśnie my jesteśmy w zagrożeniu. Jak jesteśmy w zagrożeniu, to nasz mózg nie myśli, bo jest odłączony i nie ma prawa myśleć. Dobra? To jest tak mniej więcej. Och, łańcuch złości. I tutaj miałam takie ładne, taką grafikę. Łańcuch złości to jest to, że jeżeli na mnie nakrzyczał szef, ja nakrzyczę na koleżankę, jeżeli nakrzyczę, ale nawet szef na mnie nakrzyczał, ja nakrzyczę na moje dziecko, a dziecko weźmie i rozwali misia. Tak wygląda łańcuch złości. I bardzo często jest tak, że na przykład nie mówią nam, znaczy, czy tak mamy wpojone, nie, że mam się nie złościć. Zrób coś z tą złością, nie? Przestań się złościć. No i ja na przykład tak szczęście, tam zaczynam liczyć, oddychać. Nie, jakieś tam prawie przewentyluję sobie mózg i ten, dobra, robię sobie jakiś tam ten
nim wracam do domu, bo dobra, szef, albo też mentalnie się nastawiam. Dobra, szef na mnie nakrzyczał i teraz wracam do domu, mam być spokojna. Ale ja nie jestem spokojna, ponieważ coś we mnie jest w zagrożeniu, coś we mnie jest napięcie. Ja się mogę uśmiechać, ale to napięcie jest. A dziecko, jak już mówiliśmy, nie działa na tym mózgu. Jego nie interesuje, że ja mu mówię, że jestem szczęśliwa i w ogóle mi jest happy i że w ogóle jestem tak fajna. Nie, ono czuje. Ono jest tutaj. I ty możesz wejść rozpromieniona w uśmiechu z jakimś bukietem kwiatów, nawet sobie skacząc, podskakując jak rusałka. Wszystko poczuje. Ta matka jest w napięciu. Coś się dzieje. Coś jest złego. I im bardziej chcemy zatuszować nasze emocje i właśnie wskakujemy jak rusałka, że tutaj nic się, absolutnie nic się nie stało, to tym lepiej, tym dokładniej dziecko wie, że jednak się podziały tam rzeczy. Czy to jest okej? Czy to widzicie, widzisz w swoim życiu? Dobra, no i właśnie, z czym się w ogóle rodzi dziecko? Dziecko się rodzi właśnie z informacjami, z całą historią, jaką przeżyła matka. Rodzi się też z całą historią rodową. I tutaj wiem, że bardzo dużo ludzi mówi, że nie, absolutnie, że co to tam ma wspólnego, ale historie rodowe wychodzą. I tutaj jest znowu to samo. Są osoby, które przychodzą do mnie i mówią, proszę moje dziecko odblokować z historii rodowej. Nie, to nie jest tak. Albo, że w mojej rodzinie była taka historia i teraz dziecko na pewno tą historię przyjmie. To też nie jest tak. Chodzi o to, że na przykład wysiedlenia. Nie wiem, na przykład moja rodzina jest wysiedlona, tam Wołyń, Lwów i tak dalej. Jest wysiedlona. I to jest, dobra, to jest historia rodzinna, to jest historia jakby oficjalna, jest to historia, którą znamy. Ale ja, jako ja, jestem na przykład spadkobierczynią historii, że trzeba uciekać. A na przykład mój brat jest spadkobiercą historii, że trzeba chronić. Jedna historia, dwie różne reakcje. Więc nie jest ważna sama historia, to znaczy tak, no dobra, jest ważna, ale ważny jest kontekst emocjonalny. Z jakim kontekstem ja się wiążę? I to samo było w brzuchu matki. Mama na przykład przeżyła stratę. No właśnie, to smutek. Jedno dziecko może pójść w smutek, ale drugie dziecko może pójść w rozbawianie, żeby mama nie była smutna, żeby inni nie byli smutni, żeby walczyć ze smutkiem na świecie. Okres płodowy, poród to już jest w ogóle też wielka historia. Historia, słuchajcie, poród to jest moment, kiedy ja nabieram pierwszej autonomii, kiedy ja robię sama coś od siebie. Ta mama jest, ona ma mi pomagać, mamy współpracować, ale ja coś robię sama. I teraz od tego zależy, czy ja potem będę coś robić sama, czy nie. Na przykład bardzo dużo mam, które przychodzą do mnie i mówią, moje dziecko nie chce się uczyć, ma beznadziejne wyniki, robi wszystko na ostatnią chwilę, jakieś tam takie rzeczy. Nie może się zdecydować. Są to dzieci urodzone cesarką. I teraz trzeba odblokowywać całą cesarkę, cały poród. I tak dalej. Dobra. Więc poród to jest też wielka historia, bo to jest moja historia. I najważniejsze jest to w tym, no ja to bardzo często powtarzam, ale dzisiaj tego nie powiedziałam, że my uczymy się a już prawie godzinę gadam, dobra, jeszcze trochę zostało. Uczymy się do 7 roku życia, potem tylko powielamy. Więc jeżeli ja się nauczyłam, że ktoś za mnie zrobi coś,
bo właśnie mnie wyciągnął z brzucha. Czy ktoś, nie wiem, mi pomoże, bo mnie wyssali, że ktoś coś, to ja teraz całe życie będę tak robić. Albo ktoś przyjdzie i mnie wyciągnie z opresji. Albo przyjdzie ktoś i coś za mnie zrobi. Albo... Dobra? Następne. Historia małego dziecka. Właśnie to wszystko, co się dzieje do 7 roku życia. Jaka jest atmosfera w domu? Co czuje mama? Dziecko przyjmuje emocje. Przyjmuje emocje. I to będzie powtarzać. Dobra. Dlaczego właśnie matka? Dlaczego matka jest taka ważna? Dlatego, że matka dała nam życie, tworzy, mamy najsilniejszą z nią więź, najlepiej ją znamy. Ona mniej więcej nas tak samo. I ona jest pierwszym nauczycielem naszym. To przez jej filtr emocji widzimy świat. Jeżeli nasza mama reagowała właśnie napięciem, jak widziała tatę, to teraz ja jako dziecko będę reagować też może napięciem przy tacie, ale na pewno napięciem przy mężczyznach. Przy wychodzeniu, przy pewne sytuacje będę powtarzać, bo już się nauczyłam. I matka jest taką naszą nauczycielką. Ona nam daje taką ostoję, że to właśnie to, co ona... Wiecie, jak pojawiasz się w brzuchu u mamy, to nie masz wyboru. Nie możesz wybrać sobie, to ja chcę sobie pójść do szkoły tego, albo ja chcę... Ty już wybrałaś, ty jesteś u tej kobiety. I ta kobieta jest twoim nauczycielem. I ona ci tam pokazuje, jak reagować w takich sytuacjach. Jak reagować w takich sytuacjach. I na przykład, jeżeli ty byłaś w brzuchu, a mama reaguje, nie wiem, awanturami, karczemnymi, takimi awanturami, że tam się drze na męża i wiecie, czy w ogóle. To teraz jak ty na przykład wiesz, że nie, że to jest brzydko, że ty tak nie chcesz, że to jest beznadzieja, że no nie, no w ogóle, to będą momenty, że ty będziesz... Właśnie to będą momenty, kiedy jesteś spokojna, kiedy jesteś, masz ten mózg ludzki podpięty i ty wtedy będziesz reagować spokojnie. Ale w sytuacjach, kiedy twój mózg jest odłączony, kiedy jesteś w napięciu, kiedy jesteś w stresie, kiedy wiesz, że jest jakieś zagrożenie, ty będziesz reagowała tym, czego się nauczyłaś, tymi karczemnymi awanturami. I dlatego jest tak ważne, żeby mieć kontrolę nad swoim ciałem, nad swoimi emocjami, żeby widzieć, co się dzieje, żebym dzięki temu mogła zmieniać. Bo tylko wtedy mogę zmienić, bo wtedy mam mój mózg myślący, ten kreatywny, ten planujący, ten kontrolujący, jaką mogę mieć, zamknięty i on może teraz kontrolować. No nie, ja ci nie zrobię awantury. Ja się zamknę, albo ci tylko szpilę wbiję delikatnie. Nie? I dlatego to jest mama. Mama jest po prostu naszą nauczycielką. I tutaj chodzi o to, że zobacz, co ty się nauczyłaś od swojej mamy i zobacz, co ty przekazujesz. Zobacz, jakim my jesteśmy ogniwem w łańcuchu. Myśmy się nauczyły od naszej mamy, która się nauczyła od swojej mamy i dalej. One się nauczyły pewnych schematów, pewnych reakcji i ja to powielam. I ja uczę moje dziecko tego. I teraz ja mogę też wybrać, czy ja chcę uwolnić dziecko, czy nie chcę go uwalniać. Ja teraz tak osobiście pracuję nad zębami mojej córki. Ona ma no bardzo tam zęby pokrzywione bardzo. I to co, znaczy ja mniej więcej się znam na znaczeniu zębów i tak dalej. Nie jest to jakaś taka moja pasja. No i tak niby wiedziałam, co to znaczy. I tak dalej. No ale poszłam do koleżanki, która się tym zajmuje. I pracowałyśmy. I powiem wam, że dużo szybciej zmienia się ustawienie zębów,
jak ja zaczynam pracować. Ponieważ ja na przykład moją córkę nauczyłam takiego zamykania, bo jestem też zamknięta, bo ja się nauczyłam zamykać. Ja jestem zamkniętą osobą, więc moja córka też zamyka. I ona zamyka się bardziej, bo ona już nawet zęby ma takie zamknięte. Więc żeby te zęby otworzyć, to ja się muszę otworzyć. Ja muszę wszystko otworzyć. Więc jeżeli ja się otwieram, uczę moją córkę też otwierania się i powiem wam, że te zęby zaczynają się szybciutko ustawiać. I naprawdę w 2 tygodnie mamy takie postępy, no to już dwa tygodnie, że jest to niesamowite, że aż pani dentystka jest w szoku. Więc wyobraźcie sobie. Więc wszystko można przepracować, można zmienić. Dobra. Co z tym zrobić? Aha, no, wprowadzić świadomość, uświadomić sobie, czy coś jest nieuświadomione, zauważyć, co się dzieje z dzieckiem, zatrzymać, zaobserwować. Ważne jest to, żeby zatrzymać się i zaobserwować, co się dzieje. Co się dzieje na przykład z moim dzieckiem? Co mnie denerwuje w moim dziecku, nie? Ja wiem, że częstym takim problemem jest skóra topowa. Isatopia, czy tam jakieś alergie. Ja na przykład, moja przygoda taka właśnie z otwieraniem, z uwalnianiem dzieci zaczęła się od mojego syna, ponieważ mój syn średni, ja mam 3 dzieci, średni syn, widzicie, każdy coś ma, nie? Mój średni syn urodził się z wielką atopią. Moja córka już miała, ale taką ten. Tam w ogóle poszłam w ogóle inną stroną, tam mnóstwo błędów porobiłam, błędów, z których na całe szczęście wyciągnęłam wnioski. Dzięki temu też poszłam właśnie w psychosomatykę. I drugi mój syn urodził się już ze straszną alergią, ale to tak straszną tą skórę topową miał, że były noce, kiedy ja musiałam po nocy wyrzucić jego piżamkę, bo ona była cała zakrwawiona, zalana krwią. I ja tutaj podeszłam też, oczyściłam i swój organizm, i jego. Oczyszczałam się, bo też się tym zajmuję, więc oczyściłam nas. Ale druga rzecz, jaką zrobiłam, było uwalnianie emocji. Skóra to jest bliskość. Tutaj też w zależności od tego, jaka część skóry i tak dalej, ale to jest nasza bliskość, nasza na przykład nasz brak bliskości albo za dużo bliskości. I w końcu zostało na tym, że on miał tylko skazę pieluszkową. Miał tylko tam, gdzie jest na pieluszce, miał taką, wychodziły mu na pośladkach, wychodziły mu no rany, one wychodziły od razu krwawiące. I ja nic innego nie robiłam, tylko go uwalniałam. I powiem wam, że to działa. Mój mąż bardzo się często mówi, co ty robisz? Bo na przykład otwierał mu pieluszkę, było zakrwawione. I on mówi, co teraz z tym zrobić? Ja mówię, nic nie rób tamten. Dobra, kremiczek taki jakiś był, który wcześniej też używaliśmy, nic nie dawał, no ale dobra. Czyli dawaliśmy ten kremiczek, ale ja dziecko uwalniałam. Co to jest pieluszka? To jest pieluszka, czyli tyłek. Tyłek to jest miejsce, gdzie ja siedzę, gdzie ja jestem. Czy ty lubisz to, gdzie jesteś? Ja miałam na przykład wielki konflikt, bo ja mieszkałam w Hiszpanii i miałam wielki konflikt. Wiesz, to kolidowało i z moją pracą, i z moim rozwojem, i no z wszystkim. Ja nie zgadzałam się na to, żeby tu był. A ja byłam. I on mi to pokazywał. I musiałam go bez przerwy uwalniać. I dlatego ja zapraszam, zawsze mówię, są dwie możliwości, nie? Można iść, jeżeli już podejmujesz decyzję, rozwiązać jakiś problem. Ja zawsze mówię, są dwie możliwości. Jedna jest uwalniać dziecko, uwalniać. I ja prowadziłam warsztaty. W tym roku nie poprowadzę warsztatu, może w przyszłym roku. No nie dam rady, w tym roku już czasowo nie dam. Chyba że znajdą się osoby i napiszecie to wtedy gdzieś tam w listopadzie. Ale
możemy uwalniać dziecko. I ja uczę, jak uwalniać dziecko z emocji matki. Uwalniamy to dziecko i jest ok. Tutaj wiem, że bardzo dużo ludzi mówi o szeptankach i tak dalej, ale to działa w momencie, kiedy ty wiesz, co ty uwalniasz, jaki ty masz konflikt, a do tego trzeba dojść. Więc można z jednej strony po prostu uwalniać, a z drugiej można się zająć swoim konfliktem. I ja dzisiaj na przykład będę z Was zapraszać do szkoły emocji dla rodziców, żeby zająć się swoim konfliktem z sobą, żeby nie projektować na dziecko i żeby to dziecko nie było wolne w ten sposób. I też w szkole emocji będziemy się uczyć dla rodziców, będziemy się uczyć uwalniać. Więc ja tutaj teraz robię w ten sposób. Nie robię samego warsztatu, tylko będę zapraszać do szkoły emocji dla rodziców. Dobra, to jest to. Z czym to, co z tym zrobić? Dobra. Aha, poznałaś działanie mózgu, jego specyfikę. No właśnie, ale nie opowiadałam o chorobach, prawda? Znaczy mniej więcej. Czy o jakichś chorobach chcesz coś tutaj usłyszeć? Proszę pisać. No bardzo często są to, do mnie zwracają się z atopiami, ze skórą atopową, z jakimiś zmianami właśnie takimi na skórze. I tutaj mamy bardzo dużo, no właśnie to jest bliskość, to jest relacja. Tutaj bardzo często są różnego rodzaju niepozamykane żałoby. I na przykład kiedyś jedna pani się do mnie zgłosiła i mówi, nie, że ona tu tam żadnej żałoby, nie. I potem coś tak rozmawiamy, no i doszło, że ona straciła ciocię. No ale ciocia, no przecież ciocia to nie jest bliska rodzina. Ale to nie chodzi o bliskość rodzinną. To chodzi o to, że ta ciocia była dla niej najważniejszą osobą świata. Ta ciocia pełniła funkcję mamy. I tylko przepracowanie tej żałoby po prostu nagle w zasadzie uwolniło dziecko od alergii. Więc wyobraź sobie, jak to można, jak w ogóle można tym działać, jak można tym pracować. Na przykład bardzo fajną rzeczą są wszystkie choroby gardłowe. I ja na przykład teraz mam chłopaków. Moi chłopcy mają problemy z gardłem. Kaszlą. I co to jest? No kaszel to są wszystkie rzeczy niewypowiedziane, nie te. I ja tutaj jakiś czas, to znaczy na ostatnim webinarze, czy może na jeszcze tam wcześniejszym, kiedyś mówiłam, że mój syn zaczął coś w lipcu i do października nie mogłam dojść, dlaczego on kaszle. Aż któregoś dnia mój mąż przyszedł i powiedział, że znowu nie pogadałam z szefem i sobie przypomniałam, że on od pół roku usiłuje pogadać złapać szefa i pogadać z nim na jeden temat. I w tym momencie mamy tą samą sytuację w rodzinie. Chłopcy nie kaszlą. No nie uwalniałam ich. Ale jest to rzecz, która po prostu jest. Jeżeli ja nie mówię, to mam kaszel, mam tutaj podrażnienie. Albo jeżeli mówię za dużo, powiedziałam coś, czego nie powinnam powiedzieć. Żałuję teraz, że to powiedziałam. Nie wiem, chcesz coś napisać, co? Jakieś pytanie? No, bo tutaj, no. Pamiętam, że kiedyś ktoś do mnie też, na przykład odstawianie od piersi, to jest też fajny temat, tu właśnie kilka osób mi napisało kiedyś, o odstawianiu od piersi. Jak to mają emocje mamy wspólne, co mają wspólnego właśnie z odstawianiem od piersi? Co to jest odstawianie od piersi? Ja już przestaję karmić moje dziecko, już przestaję być ważna na przykład dla mojego dziecka. Co się dzieje ze mną? I tutaj właśnie czasem, co się dzieje ze mną, jak ja widzę, że na przykład muszę odstawić dziecko od piersi, że moje dziecko idzie do przedszkola. Co tak naprawdę? Ale trzeba się w to wgłębić. Bo wiele mówi, bo ja będę miała wolny czas.
A po co będziesz miała ten czas? A na co będziesz ten czas miała? A możesz mieć w ogóle czas? I dochodzimy. Na przykład ostatnio był u mnie pan bardzo fajny, to znaczy tak, został zgłoszony przez żonę. Żona się ze mną umówiła, że ja mam z tym panem porozmawiać. No dobrze, porozmawialiśmy się, pan bardzo tak, powiedział, że oczywiście bardzo miły. Sprawa była bardzo prosta, było właśnie skarga. Było z przełykaniem. No, sprawa prosta, ale trzeba się zapytać. No, nie mogę, muszę się upewnić, żeby później na przykład pracować z taką osobą. No i tam mówię to, tamto. On mówi, że nie. Się zdziwiłam i mówię dalej. No to, tamto. Nie. Już zaczęłam, słuchajcie, zaczęłam się pocić, zaczęłam szukać tutaj jakieś historie rodzinne, może coś tam, może tak. Nie, no to nie może być tak aż skomplikowane. No, oczywiście, wszystko może być, wszystko jest dopuszczalne. Trzeba to sprawdzić, no ale wiecie, tak już popociłam się trochę i w końcu panu mówię, że ja nie mogę z nim pracować, bo ja nie mam pojęcia, o co chodzi. I wtedy wpadła żona, chyba podsłuchiwała, że całe szczęście, wpadła i mówi, proszę panią, ja pani powiem. I zaczęła. Oczywiście całe moje pierwsze pytanie się potwierdziło. I pan po prostu nie miał w sobie pozwolenia na mówienie. Niedobrych rzeczy, na przykład na powiedzenie, że ty mi zrobiłaś krzywdę, albo że ty jesteś głupia. Nie miał na to pozwolenia. Nie miał pozwolenia od swojej mamy. I teraz w wieku, nie wiem, tam 40 lat nie mówił, bo znaczy on tam cały czas kaszlał, bo on właśnie chciał coś powiedzieć, chciałby coś powiedzieć, no ale on nie mógł tego powiedzieć. Więc wyobraź sobie jaka ten. No a wszystkie zapalenia, oskrzeli i tak dalej, no to jest wszystko taka złość. Niewyrażona, skumulowana. Słuchajcie, wszystkie stany zapalne, to jest złość. I obojętnie jaki masz stan zapalny, to trzeba się popatrzeć na swoją złość i na kontekst. Później tam jest organ i tak dalej. Ale generalnie chodzi o złość. I rozmawiałam kiedyś z panią, to znaczy to jest taka pani, z którą mam kontakt, którą ją znam. I pamiętam, jak kiedyś rozmawiałyśmy i ja jej mówiłam, słuchaj, ty masz mnóstwo złości, to musisz tą złość przepracować. Jej dzieci chyba nie ma tygodnia, żeby one były zdrowe. Ma trójkę i zawsze któreś jest chore. Ona, więc wyobraźcie sobie, co się dzieje z nią. Jej złość, jej niezadowolenie, jej wściekłość na świat, na siebie, na dzieci rośnie z każdym dniem. I dzieci rosną w tej atmosferze. No, ale to musi wyjść od osoby, że ona chce. Więc ja tutaj, no i tutaj właśnie miałam zaprosić do szkoły emocji dla rodziców. Miałam piękną, no i grafikę i tak dalej. Dobra, niech będzie. Słuchajcie, zapraszam do szkoły emocji dla rodziców, gdzie będziemy po prostu pracować nad emocjami, nad tym, dlaczego moje dziecko ma taką chorobę i teraz co się we mnie dzieje. Bo wiecie, jak bardzo często ja na przykład mówię tam o sobie, wiesz co mnie się, a tam jest jakąś złość, nie? Ja? Nie. I naprawdę czasami trzeba tam dużo poszperać, albo potrzebuje ta osoba czasu, żeby dojść, nie? Do tego, że tam jest złość. Ale jeżeli ty mi mówisz, że masz stan zapalny, że dziecko ma zapalenie, nie wiem, gardła, migdałków, zapalenie skóry, zapalenie wyrostka robaczkowego, obojętnie, to ja ci powiem, słuchaj, pracujemy złość. Bierzemy i pracujemy złość. Potem robimy kontekst, ale
właśnie będę Was, będę tam uczyła tego, żeby zobaczyć, co się dzieje i żeby pracować. A pracujemy w emocje, pracujemy właśnie integracjami emocjonalnymi. Ja też prowadzę, robię taką technikę, ona się, to jest taka technika gestaltowsko-buddyjska, technikę karmienia demonów. I też pracuję właśnie na, to są no, bardzo mocne, fajne techniki. Ja tak bardzo je lubię. No czy co, nauczy się rozpoznawać swoje potrzeby, patrzeć się na te swoje potrzeby, zauważać potrzeby dziecka. Nauczysz się mówić i działać z miejsca spokoju, bo w momencie, kiedy nasze potrzeby są niezaspokojone, jest w nas złość, jest w nas niezadowolenie, jest w nas beznadziejność, bezradność, mnóstwo rzeczy, żal czasami. I jeżeli ja jestem w tych emocjach, to nie mogę do dziecka mówić spokojnie. Dziecko bierze ten kontekst emocjonalny, czyli że mama jest cały czas rozżalona, bezradna, bezsilna. I potem przychodzą mamy nastolatków i mi mówią, a bo on do mnie, że, no i co ty mi teraz zrobisz? No i jeżeli ja całe życie mu pokazywałam, że jestem bezsilna, no to ja jestem bezsilna. Albo właśnie mi opowiadają historię, że dziecko też jest bezsilne i idzie taką, z taką bezsilnością przez świat, bezradnością przez świat. Dzięki temu, jeżeli nauczysz się tego, zobacz, jakie to daje też skrzydła dzieciom. Pomaga temu dziecku rozwinąć swoje skrzydła, że ono już nie musi powielać schematów i nauk mamy. Bo mama może zrobiła jakieś tam błędy, bo może mama coś tam, ale to ja się na tym nauczyłam, ale ja teraz nie muszę tego powielać, ja nie muszę iść dalej. Ja mogę iść ze swoim potencjałem, mogę robić to, co ja chcę, mogę się z tego uwolnić, co mama mówiła. I transformujemy, w ten sposób też transformujesz relacje. Jeżeli ty już wychodzisz z tego miejsca bezsilności, bezradności, jakiegoś żalu czy złości, zupełnie inaczej mówisz, zupełnie inaczej patrzysz się na ludzi, zupełnie inne masz podejście do ludzi. Transformujesz siebie, relacje. Jak będzie wyglądać praca? Spotkania będą na żywo, te spotkania będą nagrywane i nagrania będą umieszczane na dedykowanej platformie, albo, ale też na Facebooku, bo będzie też grupa na Facebooku, żebyście tam, wiem, że dużo osób prosi po prostu o grupy na Facebooku, więc będzie grupa na Facebooku. I tam będą nagrania, można tam sobie dyskutować i tak dalej. Spotkania będą w każdy wtorek. W pierwszy wtorek miesiąca będą szkolenia i zaraz tam będzie wypisane, będą jakieś szkolenia, na jakie tematy. A w następne wtorki będą już tylko integracje emocjonalne. No integracja, ale to będzie po prostu praca z emocjami. Więc jak będziecie na żywo, też będzie to inaczej będzie wyglądać. Jeżeli będzie nagranie, będę prowadziła tylko integrację. Dlatego też grupa na Facebooku, czy możecie do mnie pisać, żebym też miała jakieś tam komentarze, żebym wiedziała, jak idziecie, jak wam to wszystko leży, żebym mogła też właśnie sobie fajnie, no, żeby te integracje też was wspomagały. I w trzecią sobotę miesiąca będzie spotkanie warsztatowe. W sobotę, no bo w sobotę zawsze wszyscy mówią, że mają wolne, więc te osoby, które nie będą mogły być w sobotę, będą mogły być we wtorki. Albo na szkoleniu, albo na tych integracjach. Więc tutaj też będziemy sobie rozmawiać. I będzie ta przestrzeń na to, żeby porozmawiać. Natomiast w sobotę, kiedy wiem, że na pewno większość z Was jest wolna, to będzie wtedy możliwość takiego spotkania dwugodzinnego mniej więcej, żebyśmy sobie to ogarnęli, żebyście mi powiedzieli, jakie macie problemy, jakie wyzwania,
i ja też pokażę Wam, jak do tego podejść. Bo wiecie, to jest tak, że no właśnie, jest jedno zdarzenie, a jest wiele sposobów spojrzenia na to, zauważenia. I no i właśnie warto zobaczyć, nie? Skorzystać. W ogóle grupa też daje takie wsparcie, że każdy mówi, a nie, bo ja bym to tak zrobiła, czy ja tak, nie? Więc dlatego też spotkania warsztatowe, żeby te zmiany były naprawdę prawdziwe i były takie. Dobra, a co będzie, jakie będą szkolenia? Pierwszy miesiąc będzie zadedykowany potrzebom i ich mocom. Co kryje się pod potrzebami? Dlaczego w ogóle ich nie dostrzegamy? Dlaczego są tak ważne dla nas? I tak dalej. Będzie o potrzebach i tytuł szkolenia będzie niewidzialne dziecko. I do niewidzialności dzieci, ich potrzeb. I tutaj nie chodzi tylko o to, że ja nie widzę mojego dziecka, ale czy ja jako dziecko byłam widziana. I to jest też będzie, no, myślę, że to, no w ogóle wszystkie szkolenia będą takie. Uważam, że mocne, fajne, dobra, zmianowe. Drugi miesiąc będzie dedykowany empatii. Co to jest, po co i tak dalej. I tutaj będziemy, dlaczego dzieci przejmują emocje matki, rodziców. I będziemy tutaj dużo pracować nad tym, no właśnie przede wszystkim w budowaniu swojej empatii, empatii u siebie, ale dostrzeganie też, jak to moje dziecko przejmuje te moje emocje. Co ono robi z tymi moimi emocjami? Bo bardzo często jest tak, że dziecko na przykład właśnie przejmuje, że ja jestem smutna, więc przejmuję jako smutek, a drugie będzie przejmowało jako chcę mamę rozweselić. I teraz jak to moje dziecko, co ono robi z tymi moimi emocjami? Nie? Komunikacja i będziemy mówić o projekcji w komunikacji, o to, co nam zaburza tą komunikację. Jak wygląda moja komunikacja i jak ja sobie ją zaburzam? Motywacja. Jak motywować dziecko, jak motywować siebie. Słuchajcie, my jesteśmy wychowani w świecie, gdzie wszyscy za nas mówili, co mamy robić. Weź to, zrób to, pozbieraj pościel, bo a my to samo robimy z dziećmi. Nie robimy nic samemu. Nie wychodzimy. I będzie tutaj właśnie o motywacjach, tutaj to wszystko, jak zmotywować to dziecko, jak zmotywować siebie, jak pracować nad motywacją wewnętrzną. Piąty będzie to zmiana zachowań, zmiana nawyków, właśnie jak to wszystko sobie poukładać. No i to szkolenie w ogóle będzie takie no, o zmianie nawyków. Ostatnie będzie o wdzięczności, otwieraniu serca, o tym, żebyśmy właśnie działali z miejsca serca. Zawsze od początku, jak nie wiem, byłyście na integracjach, nawet jak tam moje integracje oglądałaś, czy cokolwiek, ja bardzo często uciekam się do tego otwierania serca. I tutaj będzie właśnie o tym, o. No, jak pracować, jak być w tej postawie otwartego serca i jak z tego miejsca działać. Więc bardzo serdecznie zapraszam, otóż dziękuję, bardzo serdecznie zapraszam do Szkoły Emocji dla Rodziców. Jest to, na pewno będzie to wielka praca, spotkania co tydzień, no jedno szkolenie, jeden warsztat na miesiąc, jedno szkolenie na miesiąc, jeden warsztat, trzy integracje. Dobra, wszystkie wtorki macie zajęte, jedną sobotę w miesiącu macie zajętą. No jest to naprawdę duża praca, ale uważam, że warto, bo będą zmiany, na pewno będziecie widzieć zmiany. No. Więc tutaj bardzo serdecznie zapraszam. A jak się zapisać? Po prostu musicie do mnie napisać. Dlatego, że nie sprzedaję tego kursu przez platformę, przez sklep, ponieważ tutaj mam ograniczoną ilość miejsc i chcę tutaj, no po prostu robię to w ten sposób.
Więc no, trzeba do mnie napisać, trzeba się zgłosić, trzeba wyrazić chęć i wtedy będzie. No, więc zaczynam już we wtorek, słuchajcie. I tyle. Bardzo Ci dziękuję serdecznie za to, że jesteś, za to, że wysłuchałeś tego webinaru, że jesteś tutaj do końca, a tutaj już prawie jest godzina, półtorej godziny, gadam. Bardzo dziękuję. Zapraszam do Szkoły Emocji, bo uważam, że to jest w tym momencie no, bardzo fajny i transformujący program. I kończymy. I zawsze mam problemy z kończeniem. Dziękuję bardzo. Cudowności. Zaczekajcie, jakbym to chciała wyłączyć, ale już nie ten. Dobra, nie wyłączam. Dobra, nie wyłączam. Tylko się żegnam. Cudowności. Dziękuję i do zobaczenia. Pa, pa.